W dniu dzisiejszym Klub Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego podjął jednomyślnie uchwałę o przyjęciu w skład członków klubu pani radnej Jolanty Kaweckiej, więc bardzo się z tego cieszymy. Pani Jolanta Kawecka jest radną wielu kadencji, osobą bardzo znaną w przestrzeni miasta Opola z powodu pracy nie tylko politycznej, ale społecznej, również wiele lat pracy w opolskich mediach, więc bardzo się z tego cieszymy. Uważamy wszyscy, że pani Jolanta Kawecka będzie dla nas bardzo dużym wzmocnieniem, szczególnie w tym trudnym okresie kampanii wyborczych, które już się teraz rozpoczęły i trwać będą do wiosny przyszłego roku. Razem chcemy współpracować dla dobra mieszkańców, dzielić się dobrymi pomysłami i je po prostu realizować na tym ostatnim etapie kadencji. To jest doświadczona radna, wiele inicjatyw przez lata zrealizowanych na rzecz miasta, więc jeżeli ktoś taki dołącza do klubu, to jest to nie tylko liczbowe, ale przede wszystkim merytoryczne wzmocnienie klubu i z tego się bardzo cieszę. Zresztą przez ostatnie lata wiele wspólnych inicjatyw realizowaliśmy, więc jest to trochę naturalny krok i myślę, że nie ma zaskoczenia dla nikogo, że to się dzieje. A z drugiej strony jest to potrzebne rzeczywiście, bo łatwiej nam będzie realizować wiele rzeczy, pracować również na forum Rady, przy często też pomysłach ważnych dla Opola. Dlatego klub, myślę, w tej formule będzie jeszcze ciekawszy, jeszcze atrakcyjniejszy, bardziej ambitny, bardziej aktywny, a to oznacza, że przed zbliżającymi się wyborami zyskujemy taki dodatkowy, takie turbo doładowanie, pozwolę sobie użyć tego młodzieżowego określenia z gier komputerowych, które na pewno jest przed okresem wyborczym bardzo istotnym wzmocnieniem. Pozostało 6 miesięcy tej kadencji przed wyborami samorządowymi. Tak jak wspomniał pan prezydent, będę starała się wzmocnić klub. No, przede wszystkim chciałabym jeszcze więcej pracować, jeszcze bardziej wspierać tę politykę Arkadiusza Wiśniewskiego i strategię, bo tyle lat pracuję dla miasta, że teraz chciałam przez te najbliższe 6 miesięcy to wzmocnić. Ale szanowni państwo, to nie jest czas rozmowy o wyborach samorządowych, które będą za 6 miesięcy. W tej chwili jesteśmy przed wyborami parlamentarnymi. I chcę od siebie bardzo gorąco prosić wszystkich Opolan o głosowanie na szefa naszego klubu, Piotra Mielca, który dał się poznać po prostu jako doskonały radny, znający problemy Opola. Takich ludzi nam potrzeba i jestem przekonana o tym, że będzie miał bardzo wysokie miejsce na liście parlamentarnej, bo zjeździł Opolszczyznę wzdłuż i wszerz, jest dyrektorem organizacji turystycznej i bardzo, bardzo Piotra wspieram. Proszę wszystkich moich wyborców, wszystkich moich znajomych o głosowanie na Piotra. Dzisiaj nie chcę mówić o sobie.